Rozpoczynamy Komisję Kultury i Sportu. Porządek obrad dzisiaj mamy krótki. Punkt pierwszy, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu kąpieliska miejskiego w Milanówku. I punkt trzeci, sprawy różne. Czy pan radny ma jakieś wnioski do porządku obrad? Dziękuję, nie mam. Dziękuję i również nie mam, zatem przechodzimy do punktu drugiego, czyli opinia w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu kąpieliska miejskiego w Milanówku. Regulamin ten już kilka razy nam się pojawiał na komisji. Chciałam zapytać, czy jest ktoś z pracowników, może pani dyrektor z GKM, do przedstawienia nam projektu? Nie widzę. Czy ktoś z urzędu może jest, bo widzę połączoną jedną osobę z urzędu, ale chyba to nie jest pani dyrektor Okniska, dobrze widzę? Dobrze, czyli nie mamy nikogo z urzędu do przedstawienia projektu uchwały. Czy pan radny może chciałby, ma jakieś wnioski bądź uwagi do projektu? Panie Przewodniczący, cały szereg mam wniosków i uwag dotyczących projektu. Generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem projekt w takim kształcie również nie powinien być dzisiaj uchwalony, jako opinia komisji powinna być negatywna do tego projektu, bo skończy się tak za pierwszym razem, czyli stwierdzenie nieważności uchwały, a przynajmniej w części, może nie w całości tym razem. Więc ja mam cały szereg uwag i czy to jest ten moment? Czy chce pan zgłaszać wnioski formalne do projektu, czy po prostu podzielić nie, się? Nie, chciałbym go omówić, bo zawnioskować o zdjęcie go z porządku obrad i do powtórnej obróbki przez Wydział Prawny Urzędu, żeby to trafiło jeszcze raz, gdyż w tym kształcie, w mojej ocenie, no nie powinno to być przyjmowane. No ale to się zobaczymy, co wyjdzie. Dobrze, to może rozumiem, że chce pan też zdjąć go z porządku obrad komisji, tak? Tak. Dobrze, a to prosiłabym w takim razie panie radny, żeby jednak pan uargumentował w jakiś sposób swój wniosek, czemu on jest uzasadniony, żeby państwo mieszkańcy czy radni, którzy nas słuchają, wiedzieli, z czego ten wniosek wynika, jeśli można prosić. Proszę bardzo. Tak jak mieliśmy przyjemność na ostatniej sesji Rady Miasta podejmować uchwałę w tym zakresie, ja wtedy odmówiłem głosowania tego projektu, wskazując, że braki, które posiadał w tamtym kształcie projekt uchwały, były na tyle istotne, że jakby nie dało się tego przyjąć i odmówiłem udziału w głosowaniu. No, Rada postanowiła inaczej, przyjęła ten projekt, skończyło się stwierdzenie nieważności uchwały. W szczególności te podstawowe zarzuty, wtedy się pojawił, to był zarzut tego, że jest to prawo miejscowe, a nie zostało to uwzględnione w uzasadnieniu uchwały. Tym razem ten projekt uchwały został o ten aspekt poprawiony i w paragrafie trzecim mamy, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. To jest inny plus. Natomiast co do podstawy prawnej samej uchwały, moim zdaniem zawiera błędy i powinna być jeszcze zmieniona w innym kształcie, powinna być zawarta. Pamiętam, artykuł 40 był dodany w mojej ocenie. Go tutaj nie ma, natomiast ja sobie to gdzieś zapisałem, tylko nie mogę teraz notatki sobie znaleźć. I to powinno być uwzględnione, jeżeli chodzi o samą podstawę prawną uchwały. Następną kwestią, która w mojej ocenie jest istotna, to, że to uprawnienie dla burmistrza do wyznaczenia cen wstępu na teren tego basenu powinno znajdować się w samej treści uchwały, a nie w załączniku do uchwały. To jest jakby jedna z tych fundamentalnych kwestii, które powinny zostać tutaj poprawione. Następna kwestia to jest sama nazwa uchwały, zatwierdzenie regulaminu kąpieliska miejskiego. Generalnie w systemie aktów prawnych jest tak, że akt powinien być raz, że wewnętrznie spójny, a do tego powinien być spójny z całym systemem aktów prawnych. A nazwa kąpielisko miejskie, tudzież basen, pojawia się w innym akcie prawnym, w prawie wodnym. I tam przez kąpielisko rozumiemy wyznaczony przez Radę Gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie jest pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych sztuczny zamknięty zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
Czyli zgodnie z tą definicją prawa wodnego nasze kąpielisko miejskie nie jest kąpieliskiem, rozumiem, tej ustawy, jest basenem. Basenem letnim, basenem miejskim, jak zwał, tak zwał. I w mojej ocenie nie powinno się tak nazywać, bo to wprowadza pewien bałagan, jeżeli chodzi o samą instytucję. Dobrze, Misiaczku. Prosiłbym pana radnego o włączenie mikrofonu. Pana radnego Huberta Jarka, prosicie o włączenie mikrofonu? Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o takie kwestie dotyczące samej uchwały. Natomiast jeżeli chodzi o sam regulamin, który jest załącznikiem tej uchwały, w wielu aktach pojawia się taka informacja, że nie powinno się robić załączników do uchwał, kiedy się wprowadza przepisy prawa miejscowego, ale to ja już mówiłem, na to ja przymykam oko i na to nadzór również przymyka oko w wielu przypadkach, więc jakby to nie jest najistotniejszym problemem. W mojej ocenie problematycznych jest tutaj parę innych kwestii. Mianowicie zaczynamy od punktu pierwszego i w połączeniu z tym, z samą uchwałą, która mówi, że to jest prawo miejscowe, mamy sytuację taką, w której w pierwszym punkcie regulaminu mamy zapisane: każda osoba ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu. Czyli uchwała gminy skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy. Tak wynika. I teraz w regulaminu wynika, że każda osoba, że każdy ten mieszkaniec tej gminy ma obowiązek zapoznania się z tym regulaminem. Według mnie jest to zły zapis. On powinien dotyczyć tylko i wyłącznie osób, które korzystają z tego komunika, a nie być skierowany do każdego obywatela, mieszkańca gminy, który nawet nie zamierza z niego skorzystać. To jest pierwsza rzecz. Następna rzecz. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren kąpieliska, zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania. Ja chciałbym ustalić, co to jest teren kąpieliska. Bo mamy trzy tutaj rzeczy. Mamy kąpielisko, teren ogrodzony niecki i teren kąpieliska miejskiego. Takie trzy definicje występują w jednym akcie prawnym. Więc ja też prosiłbym panią dyrektor, żeby się odniosła, co to jest teren niecki basenowy, co to jest teren kąpieliska, co to jest teren kąpieliska miejskiego. Żebyśmy mieli jasność, gdzie się poruszamy, żeby ten regulamin był wewnętrznie spójny. Nie można czegoś tego samego nazywać w inny sposób w jednym akcie prawnym. Dalej, kąpielisko w punkcie trzecim mamy. Kąpielisko miejskie w Milanówku jest obiektem gminy Milanówek. Co to oznacza, jest obiektem gminy Milanówek? Czyli właścicielem jest gmina Milanówek, a teren jest zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. Jakby to tak brzmiało, to miałoby to sens. Zapis jest obiektem gminy Milanówek. Następna rzecz. Mam taką wątpliwość, czy mamy jakiś inny dokument, który mówi o przekazaniu tego kąpieliska w zarząd zakładowi. I to też warto byłoby ustalić, czy my tutaj powołujemy się na jakąś inną sytuację, że ten teren kąpieliska został już wydany w trwały zarząd zakładowi gospodarki komunalnej, co prawdopodobnie nastąpiło. Dalej. Mamy tutaj, proszę. Punkt 7. Decyzję o wysokości cen biletów wstępu podejmuje burmistrz miasta Milanówka z zaznaczeniem, że wygasił się mój dokumencik. I teraz tak, cen biletów, ale cen biletów na, bo w dalszej części tego punktu mamy literkę H i B, mówimy o terenie kąpieliska miejskiego, czyli burmistrz ustala ceny na teren kąpieliska miejskiego czy na teren miejski basenowy, co jest przedmiotem opłat odpłatności, wejścia na teren kąpieliska czy na teren miejski basenowy, bo z tego co ustaliłem, to są dwie różne kwestie i ja mam wątpliwość, na co są ustalone ceny biletów, czy na teren wejścia, teren kąpieliska, czy na teren miejski basenowy. Następna kwestia, która mi się tutaj nie podoba, po takiej głębszej analizie, to jest punkt 8. 8 i ten wiek, lat 13. Ja uważam, że tutaj przesadziliśmy w tej pierwszej wersji proponując 13 lat. Przemyślałem tą sprawę sobie na spokojnie i uznaję, że 7 lat byłoby to wiek wystarczający. I tutaj bym postulował obniżenie tego wieku do lat 7 dla dzieci. Dzieci do lat 3 mogą kąpać się wyłącznie w specjalnych piluchach. Jakoś te piluchy trzeba będzie chyba jeszcze dokładniej wskazać, że to są specjalne piluchy do kąpieli na basenie, specjalne piluchy do... Nie wiem, jak to sformułować, natomiast
co oznacza specjalna pilucha, rodzic, który będzie się kłócił z ratownikiem na basenie, że on jest w specjalnej piluchce i ta pilucha jest specjalna i dlatego on może tutaj wejść. Warto byłoby to chyba kwestię w jakiś sposób doprecyzować. Dalej. Dalej mamy, jeszcze wróćmy do tej odpłatności. Nie wiem, czy zasadne jest, żebyśmy w tym momencie nie zrobili takiego zapisu, i taki będzie tutaj mój wniosek o dodanie punktu 7a, że osoby do lat 7 oraz powyżej lat 65 korzystają z basenu na zasadzie wstępu wolnego. Jeden sposób będzie to aktywizacja osób po 65 roku życia do tego, żeby korzystały z basenu, one stanowią zdecydowaną mniejszość korzystających osób z basenu, więc warto by było je zachęcić i zaktywizować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, że osoby do lat 7 i tak by wchodziły pod opieką osób starszych, które się zazwyczaj nie kąpią albo kąpią razem z tymi dziećmi i są tylko dlatego, żeby te dzieci mogły się wykąpać, więc żeby dwa razy nie płaciły za dziecko i za siebie, w tym momencie odpłatność powinien się do osoba dorosła, która wchodzi z dzieckiem. I to byłoby takie rozwiązanie, taka propozycja. Dalej. Co tutaj mamy? Jeżeli chodzi o samą strukturę tego regulaminu, pojawiają się takie sformułowania. Użytkownik, kąpiący, osoba znajdująca się, indywidualny użytkownik. I na to są wszystkie te cztery określenia, są użyte w stosunku do tego samego podmiotu de facto. Czyli 4 razy nazywamy w różny sposób osobę, która korzysta z basenu miejskiego. To też tak nie powinno wyglądać, to powinno być zmienione i razem to powinno stanowić wspólną całość. Dalej, ogrodzenie dziecka basenu już była. Mamy ten zapis odnośnie starannego umycia całego ciała, ale okej. Przed wejściem na punkt 17. Przed wejściem na ogrodzony teren miejski basenu bezwzględnie należy przejść pod prysznicami zainstalowanymi przy wejściu. Mamy liczbę nogą. Ja dopatrzyłem się do tej pory tam jednego prysznicu. To jest taka mała rzecz, a rzeczywiście może pozostać, może zostać zmieniona. Jest jeden prysznic. Wydaje się, że powinien być pod prysznicem w tym wypadku. Zabrania się używania sprzętu z elementami szklanymi, sprzętu do drukowania, fajki, płetwy oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach. Zabrania się używania, rozumiem, że na terenie kąpieliska miejskiego czy na terenie miejskiej basenowej, to mamy niedoprecyzowane. Dlaczego zabraniamy używania płetw? To jest często, płetwy są elementem treningu pływackiego. Tak samo jak fajka. Dodatkowo, dlaczego zabraniamy używania kosmetyków w szklanych pojemnikach? Czyli na teren basenu nie może być osoba, która ma olej do opalania w szklanym pojemniku. Preferujemy produkty plastikowe. Z jakiego względu? Może zapiszmy to w ten sposób, żeby nie można było tego używać w samej niece basenowej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby było tutaj zasadne, żebyśmy zabraniali używania produktów, które są ekologicznie dużo mniej szkodliwe niż produkty plastikowe, w opakowaniach plastikowych. No, tak mi się wydaje. Dalej. Wszystkie, punkt 19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska miejskiego zobowiązane są podporządkować się decyzjom i nakazom ratowników, kierownika kąpieliska oraz personelu. Dobrze, tutaj chyba nie było uwag. Wyraźnie bezpieczeństwa. Dobrze, tutaj dalej. Punkt 21. Ratownicy pełniący dyżur oraz personel sprawujący ogólny nadzór nad przestrzeganiem przez użytkowników regulaminu kąpieliska miejskiego. Ja się pytam w takim razie, kto to jest sprawujący, kto sprawuje ogólny nadzór, czyli ratownicy oraz personel sprawują ogólny nadzór, no to kto sprawuje nadzór szczególny? Bo jeżeli nie ma nadzoru szczególnego, no to słowo ogólny może zostać usunięte, jest to tutaj całkowicie niepotrzebne. Chyba, że jest ktoś, kto ma sprawować ten nadzór szczególny. Dalej mamy punkt 22. Parkowanie rowerów i motorowerów dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym w pobliżu wejścia na teren kąpieliska miejskiego. Miejsce wyznaczone w pobliżu wejścia. Ja nie wiem, czy biorąc pod uwagę to, że my planujemy na terenie kąpieliska budowę
miejsc postojowy dla rowerów, które będą w oddaleniu od miejsca wejścia na teren basenu. Czy ten zapis w pobliżu wejścia jest w ogóle potrzebny? Moim zdaniem powinno to tam nie być, bo on nic nie wnosi. Miejsce wyznaczone, jak rozumiem, będzie w jakiś sposób oznakowane na terenie kąpieliska. Nie trzeba dodatkowo określać, że jest ono w pobliżu wejścia. Potem znowu mamy użytkownicy będący wpuszczeni na teren kąpieliska. Tak jak już mówiłem, to jest kolejne użycie, określenie tego samego przez inny sposób. Czy jeszcze miałem jakieś tutaj uwagi? Nie, no tyle mi się udało wynotować, jeżeli chodzi o ten projekt regulaminu. Ja powiem Państwu szczerze, że jestem zawiedziony, bo ja oczekiwałem tego, że po tej uchwale, która rozstrzygnięciu nadzorczym, które stwierdziło nieważność tej uchwały, zostanie to przygotowane porządnie, bo trzeba sobie tutaj przypomnieć, że wojewoda mazowiecki w mojej ocenie nie wszystkie rzeczy podniósł, które mógł podnieść. W szczególności wskazał na to, że my w tamtej wersji regulaminu uregulowaliśmy kwestie, które były rozstrzygnięte w innych przepisach prawa oraz wskazał na to, że nie zastosowaliśmy przepisów dotyczących prawa miejscowego. I takie dwie podstawy wskazał. Natomiast to, co mamy, dostaliśmy teraz, to jest de facto kalka z tamtego, obcięta, troszeczkę pozmieniana, jeżeli chodzi o te przepisy, które wskazał wojewoda mazowiecki. I dalej ten regulamin wygląda no szaśnie, rzekłbym. I jeszcze jest jeden taki wniosek, który chciałbym złożyć. Proszę bardzo. To będzie wniosek formalny o to, żeby ten regulamin kąpieliska miejskiego został zaopiniowany również przez Radę Seniorów. Bo uważam, że dotyczy, jeżeli to jest prawo miejscowe, dotyka wszystkich mieszkańców, to Rada Seniorów powinna się również w tym zakresie wypowiedzieć i wypowiedzieć się odnośnie odpłatności za kąpielisko miejskie. I to są takie de facto moje spostrzeżenia plus wniosek formalny. Więc mój wniosek formalny, czy dwa wnioski formalne w tym momencie. No właśnie, chciałam dodać, czy nie dwa wnioski. Jeden wniosek formalny o to, żebyśmy zdjęli ten regulamin kąpieliska miejskiego, tą uchwałę z opiniowania i wrócili do niej wraz z panią prawnik. Właśnie, wydaje mi się, że moglibyśmy dzisiaj zgłaszać jakieś wnioski formalne do tej uchwały, gdybyśmy mieli na komisji... Pani Karolino, ilość rzeczy, których trzeba tutaj poprawić, tak no, powoduje, że praca online z prawnikiem w trakcie komisji jest w moim ocenie no, niewłaściwa. Tak, Pani Radny, tylko chciałam uwagę na to, że na pewno łatwiej by było, gdyby ktoś się z Pana uwagami zapoznał, bo część tych uwag się pokrywa z uwagami, które były już przedstawiane na komisji. Dlatego wydaje mi się, że zasadnym byłoby, gdyby jednak przedstawiciel GKM-u bądź Pani prawnik byli z nami na komisji, żeby może te uwagi nie powtórzyły się znowu przy kolejnym opiniowaniu tego projektu. To miałam na myśli. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wrócę do sformułowania swoich wniosków formalnych. Czyli wniosek jeden o zdjęcie i nieopiniowanie w dniu dzisiejszym regulaminu kąpieliska miejskiego. Panie radny, to przegłosujemy ten wniosek. I drugi wniosek od razu. Dobrze, dobrze, dziękuję. Dobrze, czyli kto z Państwa, pan Witold Wysokowski chyba do nas nie dołączył, nie. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem punktu drugiego z porządku obrad dzisiejszej komisji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, czyli komisja zadecydowała, że punkt ten zostaje zdjęty z porządku obrad. Więcej za niż przeciw, panie radny. Dobrze, ja chciałem złożyć jeden wniosek formalny. Wniosek dotyczący, aby ten projekt uchwały został również zaopiniowany przez Radę Seniorów. Oczywiście. I proszę bardzo, teraz ten wniosek zaopiniujemy, a następnie, jeżeli zostanie pozytywnie zaopiniowany, przedstawimy go Radzie Miasta. Kto z Państwa jest za tym, żeby projekt uchwały został zaopiniowany przez Radę Seniorów? Dwa głosy za. Dziękuję. Czy Pan ma jeszcze jakieś wnioski formalne? Nie, z uwagi na to, że zdejmujemy go, to nie będę wnosił wniosku do samego projektu uchwały. Mój zamysł jest taki, żebyśmy spotkali się z panią prawnik oraz jako Komisja Kultury, z panią prawnik oraz z osobą odpowiedzialną z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mielnoszku. Usiedli na spokojnie i to napisali po prostu razem, tak to powinno moim zdaniem wyglądać.
Mam nadzieję, że radni podzielą ten punkt widzenia, żeby ten regulamin po prostu był dobrze napisanym regulaminem, bo on w tym kształcie jest napisany regulaminem w sposób zły. Dobrze, panie radny. Jeżeli radni na dzisiejszej sesji Rady Miasta podzielą pańską opinię, to oczywiście jako przewodnicząca komisji zorganizuję takie spotkanie, o którym pan mówił. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Punkt trzeci, sprawy różne. Mamy czas na 25. Ja umówiłam się z panem przewodniczącym Rady Miasta, że postaramy się do 16.30 skończyć, żeby sesja rozpoczęła się punktualnie, ale jeśli ktoś z państwa radnych ma jakieś sprawy różne, to proszę bardzo. Nie widzę, chyba jeszcze tutaj sobie przesunę, żeby państwa wszystkich widzieć, ale nie, dobrze. Jeżeli nie mają... Ja mam tylko jedną prośbę. Proszę. Państwo do rady skierowaną w tym wypadku. Proszę państwa, z uwagi na to, że pani dyrektor Aneta Majak organizuje te koncerty w sezonie letnim, te informacje pojawią się na stronach miasta, także prośba do radnych, którzy mają strony internetowe, żeby tę informację również rozpowszechniali, tą informację z Centrum Kultury o tych wydarzeniach, które Centrum Kultury proponuje, żeby ta informacja jak najszybciej rozchodziła się po mieście, żebyśmy mogli zapewnić jakąkolwiek pokaźną frekwencję na tych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Dobrze, czyli prośba o promocję wydarzeń organizowanych przez... O, przepraszam, jeszcze pan Krzysztof Wiśniewski. Proszę bardzo, panie Krzysztofie. Tak, w sprawach różnych, tak tutaj pan Piotr Naposzek nasunął mi jedną sugestię. Otóż chciałbym, żeby może gdzieś informowano radnych albo mieszkańców o frekwencji na tych imprezach. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo pozwoli nam ocenić pod różnymi kątami organizowanie tych imprez i zainteresowanie nimi mieszkańców. Ja bym bardzo prosił, żeby zobligować kogoś do umieszczenia informacji o frekwencji, chociażby przybliżonej mieszkańców, którzy biorą w tym udział. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Myślę, że może pan się zwrócić z takim wnioskiem, prośbą do pani dyrektora Anety Majak. Jeżeli pan chce, to oczywiście ja też mogę wystosować wiadomość przy spotkaniu z panią dyrektor, jeżeli potrzebuje pan takich informacji, ale wiem, że pani Aneta Majak nie zataja takich informacji. Jeżeli na pewno, jeżeli pan się skontaktuje z panią dyrektor, to nie będzie problemu, żeby taką informację uzyskać. Dobrze, jeżeli nie ma innych głosów w sprawach różnych, to zamykam posiedzenie Komisji Kultury. Bardzo panu radnemu dziękuję. Dziękuję państwu.